Cudowna modlitwa do Matki Bożej z Lourdes, prosząc o jej opiekę, dobroć i współczucie. Módlmy się wszyscy razem, prosząc Matkę Bożą z Lourdes, aby przyszła i działała w naszym życiu, usuwając wszystkie nasze choroby i dolegliwości. Witamy wszystkich na kanale Potrzebuję Modlitwy. Z wielką radością witam Państwa tutaj ponownie. O łaskawa Matko Boża z Lourdes, z pokorą i wiarą zwracamy się do Ciebie w tej chwili modlitwy. Błagamy Twojego wstawiennictwa u Twojego umiłowanego Syna, abyśmy mogli otrzymać niezbędne łaski do stawienia czoła naszym trudnościom. Pomaga nam odnaleźć pokój pośród udręk i wzmacnia naszą nadzieję w chwilach rozpaczy. Teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie: otrzymuję uzdrowienie i zmianę we wszystkich obszarach mojego życia. Amen. Zanim zaczniemy tę modlitwę, chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w tej pięknej modlitwie, to dlatego, że jest przeznaczone dla Ciebie specjalne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. A jeśli możesz, zostaw like, aby YouTube docenił wagę tej modlitwy i udostępnił ją jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. W tej chwili wy, którzy jesteście tutaj ze mną i odmawiacie tę potężną modlitwę, zamknijcie ze mną oczy, weźcie głęboki oddech i otwórzcie swoje serce. Dziewico czysta, która jesteś ucieczką grzeszników i pocieszeniem cierpiących, czuwaj nad wszystkimi cierpiącymi i wyciągnij swą uzdrawiającą rękę do chorych. Zainspiruj nas, abyśmy żyli życiem pełnym miłości i służby innym, naśladując Twoje przykłady dobroci i współczucia. Obyśmy zawsze pamiętali o Twojej matczynej miłości i cudzie w Lourdes. Udziel nam łaski niezachwianej wiary i otwartego serca na przyjęcie cudów Pana. Matko Boża z Lourdes, módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Abyśmy za Twoim wstawiennictwem byli świadkami miłości Boga, szerząc dobroć i miłosierdzie, gdziekolwiek się udamy. Niech nasza wiara zostanie wzmocniona, a nasz duch odnowiony, abyśmy tak jak Ty potrafili z odwagą i miłością powiedzieć tak woli Ojca. Proszę Cię również, droga Matko, abyś nas prowadziła w chwilach zwątpienia i niepewności. Niech światło Twojego Syna oświeci naszą drogę i pomoże nam jasno zobaczyć cel naszej podróży. Daj nam mądrość, abyśmy postępowali sprawiedliwie i siłę, abyśmy zachowali czyste serca. Matko Boża z Lourdes, Ty, która jesteś pocieszycielką cierpiących, przyjmij nasze modlitwy i ofiaruj je Panu. Abyśmy dzięki Twojej dobroci i miłości mogli osiągnąć uzdrowienie ciała i duszy oraz żyć według Ewangelii, z radością, wdzięcznością i Twoją matczyną miłością. Za Twoim potężnym wstawiennictwem oddajemy Ci nasze życie, wiedząc, że zawsze będziesz przy nas, kierując naszymi krokami i inspirując nasze serca. Mary Jo, Matko Miłosierdzia i Zdrowia Chorych, chroń nas i prowadź do Królestwa Niebo, gdzie razem z Tobą i wszystkimi świętymi możemy chwalić i służyć Panu na wieki. Amen. Prosimy również, Matko Święta, o wstawiennictwo za tymi, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy i opieki. Opiekuj się dziećmi, wspieraj osoby starsze, pocieszaj zmartwione serca i prowadź tych, którzy są zagubieni. Niech Twoja obecność będzie źródłem pocieszenia i bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy do Ciebie wołają.
Niech pamięć o Twoim pojawieniu się w Lord's zainspiruje każdego z nas do odnowienia gorliwości w życiu modlitewnym i nieustannym poszukiwaniu świętości. Obyśmy tak jak Ty pozostali wierni powołaniu Boga i każdego dnia żyli celem uwielbienia Jego imienia. Odnów w nas, Matko Boża z Lord's, radość zbawienia, którą ofiarował nam Twój Syn Jezus. Naucz nas postępować w świetle wiary i szerzyć Bożą miłość we wszystkich naszych czynach i słowach. Dziękujemy Ci, Święta Dziewico, za wysłuchanie naszych modlitw i towarzyszenie nam swoją macierzyńską miłością. Trzymaj nas pod swoim świętym płaszczem i zawsze prowadź nas bliżej Twojego Syna, naszego Zbawiciela. Obyśmy odnalezieli w Was wzór posłuszeństwa i oddania się Bogu, a Wasze życie niech będzie dla nas nieustannym wezwaniem do nawrócenia i służby innym. Matko Boża z Lord's, z ufnością i miłością składamy w Twoje ręce nasze potrzeby, nadzieje i marzenia. Niech spłyną na nas Twoje błogosławieństwa i niech Twój pokój nas ogarnie teraz i zawsze. Amen. Matko Boża z Lord's, zwracam się do Dziewicy Maryi o przebaczenie wszystkich grzechów i wreszcie kroczenie drogą pełni życia u boku jej Syna Jezusa. Maryja, Matka z Lord's, chociaż jest wrogiem grzechu, jest przyjaciółką grzeszników, zna cierpienia i udręki, jakie spotykają tych, którzy są przygnięcieni ciężarem błędów popełnianych w codziennym życiu. Ale jej zaproszenie jest zawsze tak samo, najlepszym sposobem na szczęśliwe życie jest spotkanie z drogą Twojego Syna, Jezusa. Matka Boża z Lord's jest opiekunką chorych i pocieszeniem cierpiących. Matka Boża z Lord's jest czczona, ponieważ dzięki niej dzieje się wiele cudów, a ktokolwiek modli się tutaj ze mną, otrzyma odpowiedź. Wierz i ufaj. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego STWORZYCLA nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się poczał za sprawą Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, cierpiał i ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany na trzeciego dnia wstąpił do nieba, zasiada po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Katolicki i w obcowanie świętych. Amen. Módlmy się wszyscy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja tak i na ziemi, jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy tym, którzy grzeszycie przeciwko nam i nie wódźcie nas na pokusę, ale zbawcie nas od zła. Amen. Zdrowaś Mary Jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezu. Święta Mary Jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki. Amen. Matka Boża z Lord's i Ty raczyliście ukazać się Bernadetcie w odosobnionym miejscu groty, aby przypomnieć nam, że to w pokoju i skupieniu Bóg do nas przemawia, a my rozmawiamy z Nim, abyśmy mogli znaleźć spokój i pokój duszy, abyśmy zawsze byli zjednoczeni w Bogu. Matko Boża Grotna, udziel mi łaski, o którą tak bardzo proszę i potrzebuję chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, tak jak było na początku, teraz i zawsze. Amen. Udziel nam, kochająca Matko Boża z Lord's, łaski wiary żywej, która nie zachwieje się wyzwaniami, ale która wzrasta i umacnia się poprzez próby. Bądźmy przykładem wytrwałości i nadziei,
oświetlając drogę innym swoją wiarą i miłością. Umocnij nas w naszym zaangażowaniu w bycie prawdziwymi uczniami Chrystusa, życie w uczciwości i miłości oraz uczynienie naszego życia ciągłym ofiarowaniem miłości i służby innym. Niech nasze świadectwo inspiruje innych do poszukiwania prawdy i piękna Ewangelii. Kochana Matko, pomóż nam zachować serca zawsze otwarte na wolę Boga, gotowe przyjąć każde Jego słowo i żyć zgodnie z Jego nauką. Obyśmy, podobnie jak Ty, szybko odpowiedzieli na Boże wezwanie, mówiąc tak z całą ufnością i miłością. Niech Twoja opieka, Matko Boża z Lourdes, strzeże nas od wszelkiego zła i prowadzi drogami pokoju i sprawiedliwości. Obyśmy każdego dnia stawiali czoła odwadze i determinacji, wiedząc, że jesteś z nami i orędujesz za nami w każdej chwili. Modlimy się o Twoje wstawiennictwo nie tylko w naszych osobistych potrzebach, ale także w intencji cierpień świata. Zanieście nasze modlitwy przed tron Boży, abyśmy za Waszym wstawiennictwem mogli zobaczyć przemianę serc i uzdrowienie narodów. Niech nasza droga będzie naznaczona miłością, a każdy nasz krok niech będzie odbiciem Twojej dobroci i miłosierdzia. Obyśmy żyli w harmonii i pokoju, kierując się nauką Chrystusa, a nasze życie niech będzie hymnem uwielbienia i wdzięczności dla naszego Stwórcy. Matko Boża z Lourdes, Tobie zawierzamy nasze życie, nasze rodziny, nasze wspólnoty i nasz świat. Wylej na nas swoje łaski i prowadź nas zawsze bliżej Twojego Syna Jezusa. Amen. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, zapraszam do zapoznania się z innymi błogosławionymi modlitwami na naszym kanale. Nie zapomnij zostawić like, bo każde wsparcie to modlitwa, która pomnaża się w nadzieję dla nas wszystkich. Każda interakcja jest jak światło, które włącza się w odpowiedzi na Twoje duchowe potrzeby. Rejestrując się, stajesz się częścią tej wspólnoty wiary. Aktywuj dzwonek, aby otrzymać błogosławieństwa z pierwszej ręki. Zostawcie swoje intencje i prośby modlitewne w komentarzach. Wiedzcie, że Matka Boża z Lourdes będzie zawsze u Waszego boku, kierując Waszymi krokami swoją boską opieką i ogromną miłością. I nie zapominaj, że mamy więcej filmów wypełnionych boskim światłem i mocą, gotowych wzbogacić każdy etap Twojej duchowej podróży. Niech pokój i błogosławieństwa zawsze będą z Wami. Amen.